Jest z nami trener futsalu Szczecin, Miłosz Kocot. Panie trenerze, myślę, że emocje sięgały dzisiaj Zenitu. Jak pan na gorąco podsumuje ten mecz? No tak, było to bardzo dobre widowisko, zwłaszcza dla tych kibiców, którzy zjawili się tutaj bardzo licznie na hali. Widać, że we wrześniu nie tylko drużyna sportowo prezentuje się dobrze, ale i jest duże zainteresowanie miasta. Mecz z dużą ilością emocji, mam wrażenie, że spowodowany tym, że nie potrafimy narzucić swojego stylu i nie potrafimy wykorzystać tego, co sobie stwarzamy. Aczkolwiek koniec końców na pewno kibice są zadowoleni, więc tylko się cieszyć. Tak jest, pierwsza połowa powiedzmy zdecydowanie dla was dużo sytuacji, druga połowa dla gospodarzy. Skończyło się w sumie z dogrywkami remisem. Czy któraś drużyna z pana perspektywy była lepsza w przebiegu spotkania, czy rzeczywiście musiały karne zdecydować? Wiadomo, że na gorąco człowiek nie jest w stanie tak zaanalizować, jak będę mądrzej się po zrobieniu analizy wideo, ale no z mojej perspektywy wyglądało to tak, że mieliśmy na tyle klarownych sytuacji, że ten mecz w drugiej połowie już naprawdę powinien być spokojny pod naszą kontrolą i powinniśmy go po prostu wygrać. Cieszę się, że się to stało na sam koniec. Szkoda, bo ta sytuacja w pierwszej połowie też wyeliminowała nam kolejnego zawodnika. No, mamy problemy formalne z niektórymi zawodnikami i sporo kontuzji, stąd też tak mało liczny skład. My tylko w 7 zawodników przyjechaliśmy, kończyliśmy mecz w zasadzie w 5. Także no, to wszystko miało wpływ. No, i lekko opadliśmy z sił, na szczęście. Cieszę się, że w dogrywce, zwłaszcza w tej drugiej połowie dogrywki, byliśmy w stanie narzucić swój styl. I szkoda, że doszło do tych karnych, bo myślę, że mogliśmy się pokusić o coś więcej i trochę mniej nerwowości. Okej, czy macie już jakby ulubionego, wiadomo, że będzie losowanie, ale przeciwnika na kolejną rundę Pucharu Polski? Nie patrzymy na to. Znaczy, wiadomo, że Puchar Polski to jest taka okazja do tego, żeby się pokazać. To jest okazja do tego, żeby sprawdzić się z rywalami z innej ligi. Ja osobiście chciałbym, żeby jakiś zespół z Ekstraklasy zawitał do nas, gdzie też liczymy na liczne przyjście kibiców i na pokazanie się z dobrej strony. No ale jest to losowanie, więc nie mam nikogo takiego wybranego. Okej, rozumiem. Teraz jeszcze przejdźmy na chwilę do drużyny gospodarzy. Podobał się panu zespół z wrześni? Tak, widać, że bardzo ambitnie podeszli do tego zespołu, do tego meczu. Byli przygotowani do niego, fizycznie bardzo dobrze wyglądali, a i taktycznie prezentowali się więcej niż poprawnie, także naprawdę dobry mecz w wykonaniu, przede wszystkim w wykonaniu bramkarza, który w wielu sytuacjach uratował drużynę z wrześni. Widać, że to nie jest drużyna, która się po prostu zbiera i gra na hali, tylko gra w futsal. Okej, dziękuję i życzę powodzenia w kolejnej rundzie. Jest z nami bohater tego spotkania, bramkarz futsal Szczecin Michał Budzyński. Panie Michale, proszę powiedzieć tak na gorąco przebieg spotkania. Czy byliście pewni zwycięstwa, czy jak to wyglądało? Znaczy, jeśli chodzi z mojej strony, no tak samo, jak zaczynaliśmy już w szatni odprawę, no to i my byliśmy świadomi, i trener był świadomy, że to nie będzie prosty mecz, bo wiadomo, tak jak bardzo często bywało, my przyjeżdżaliśmy na wyjazdy i każda drużyna chciała z nami wygrać. No jak widać było po widowisku, że to nie był dla nas też prosty mecz, więc sam początek spotkania pokazał, mimo że początkowo wygrywaliśmy, no skończyło się tak, że doszliśmy do karnych, no akurat zwycięsko wygraliśmy. Ale od początku wiedzieliśmy, że będzie to ciężki mecz dla nas. Okej, broniliście na zmianę w pierwszej połowie. Starszy kolega na pewno przekazuje wskazówki i to dla ciebie jest cennym doświadczeniem. Oczywiście, no tutaj jednak Radek ma zdecydowanie większe doświadczenie na hali, wiadomo, bo zacząłem też zdecydowanie później od niego. Też na hali znalazłem się przypadkiem, ale oboje jesteśmy z trawy, więc jakby i wiek, i doświadczenie gry, które może mi przekazać i na treningach, tak samo trener Miłosz, na pewno jest dla mnie bardzo cenny. Okej, a jest wątek boisk trawiastych, czy grasz jeszcze gdzieś na boiskach trawiastych? Nie, na ten moment została tylko hala i na tym się oczywiście skupiam. Okej, przejdźmy teraz do kulminacyjnego momentu. 2 obronione rzuty karne. Powiedz, jak to się robi? Czy jak to się robi? Ciężko powiedzieć, no bo jednak przy krótkich karnych, no to bramkarz jakby jest tylko osobą, która ewentualnie ma zostać nabita. No bo przy takiej odległości, jak piłkarz dobrze strzeli, no to my nie mamy jakby za dużych szans. No ale oczywiście
mimo wszystko myślę, że dobrze się w tym czuję w karnych. Tak samo na boiskach trawiastych się dobrze w tym czułem i raz uratowałem drużynę też w Pucharze Polski przy karnych, więc tu tym razem się udało, więc się bardzo z tego cieszę. Okej, okay, awansowaliście do 1/16 finału. Czy jest jakaś drużyna, z którą chciałbyś się spotkać? Czy typowo jakąś drużynę miałbym wybrać? No to nie. Wiadomo, byśmy chcieli spotkać się w Pucharze Polski z jakąś drużyną z Ekstraklasy, żeby zrobić także widowisko u nas. Ale żeby wybierać jakąś drużynę z całej puli, no to nie ma takiej konkretnej. Okej, okay, no jeszcze słowo o drużynie gospodarzy. Podobała się gra? Oczywiście, no tutaj jak wspomniał też trener Miłosz, bramkarz drużyny Wrześni, bardzo dużo zrobił w wielu sytuacjach, uratował drużynę. Chłopaki z pola też pokazali, że potrafią grać i to nie jest drużyna z przypadku. Okej, dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Panie trenerze, proszę powiedzieć na gorąco przebieg meczu. Czy była szansa na pokonanie wyżej postawionego rywala? Na pewno tak, zwłaszcza w tej dogrywce, gdzie wygrywaliśmy 4-2, no troszeczkę się podpaliliśmy, odkryliśmy się, no i bramka w pierwszej połowie dogrywki na 10 sekund przed końcem na 4-3, no troszeczkę nam pod skrzydła nam troszeczkę podłamały i no i tak drużyna Pogoni złapała wiatr w żagle, no i pociągnęli to po prostu dalej, tak? Okej, okay. Czy zawodnicy spełnili pana założenia taktyczne? Drużyna futsalu Szczecin czymś zaskoczyła? No naprawdę fajnie grali, tak? Tam już słyszałem głosy, że po prostu jak przyszedł trener tutaj w zeszłym sezonie do Szczecina, no to zrobili duże postępy i no i widać, że tą pracę przepracowaną z trenerem. Okej, okay, panie trenerze, czy to był najlepszy występ pana podopiecznych, czy jeszcze jest coś do poprawienia? No na pewno, zawsze jest coś do poprawienia i będziemy z każdym treningiem, z każdym meczem poprawiać. Tutaj chłopacy oddali mega serducho i chwała im za to. I widać, ta praca, którą tam wykonujemy w tygodniu, no nie idzie na marne. Coś z tego wynoszą i myślę, że będziemy robić postępy dalej. Okej, okay, myślę, że frekwencja dzisiaj na meczu była zdecydowanie największa. Myślę, że taki pojedynek to świetna promocja futsalu. Tak, tak, tak. No, myślę, że też nazwa drużyny ze Szczecina Pogoń to też kibiców gdzieś tutaj zmotywowało na to, żeby przyjść. No ale fajnie, że było tyle kibiców, może będą jeszcze więcej przychodzić, jeszcze częściej, tak, no bo też słyszałem, że mecze się nałożyły, bo siatkarze też chyba grali o 17. No także, że chwała tutaj i podziękowania dla kibiców, ale myślę, że zobaczyli też kawał fajnego futsalu. Okej, dziękuję bardzo i życzę powodzenia w lidze. Jest z nami Maciej Zięba, bramkarz drużyny KP Woodenvilla Września. Maciej, jak na gorąco oceniasz dzisiejszy mecz? No, na pewno mecz, który mógł się przede wszystkim podobać kibicom. Dużo zwrotów akcji. Najpierw gdzieś przegrywaliśmy 2-1, wyciągnęliśmy to na 4-3. No i później zabrakło gdzieś konsekwencji, myślę, w grze obronnej. Gdzieś chłodnej głowy, żeby dowieść ten wynik do końca. Skończyło się 4-4, czyli tak naprawdę meczu nie przegraliśmy, tak, zadecydowały rzuty karne, czyli loteria, no ale cóż zrobić. Na pewno mecz mógł się, tak jak powiedziałem, kibicom podobać, drużyna ze Szczecina też fajny futsal grała, widać ten poziom pierwszoligowy i atrakcyjny mecz na pewno dla oka. Okej, myślę, że mogłeś podobać się kibicom, wiele świetnych, ofiarnych interwencji, jednak czegoś zabrakło w tych rzutach karnych. Stare piłkarskie porzekadło mówi, że nie ma obronionych rzutów karnych, są tylko źle strzelone. To też trzeba oddać gościom, że bardzo dobrze egzekwowali te rzuty karne. No, nie udało się wyczuć intencji, no ale to jest loteria, tak? Albo to, kolokwialnie mówiąc, dostanę piłką, albo nie dostanę. Tak, na pewno chciałem obronić jakiś rzut karny, ale to się nie udało. Także fajny mecz, cieszę się, że gdzieś udało się pobronić w trakcie tych tak naprawdę 50 minut gry. No i tyle. Trzeba potrenować rzuty karne dać.
Okej, okay. Frekwencja na tym spotkaniu była bardzo wysoka, myślę, że największa w tym sezonie. Doping kibiców pomaga wam? Tak, zdecydowanie. Jakby my gramy dla kibiców, tak. Oczywiście też gdzieś z pasji, ze swojej przyjemności, ale przede wszystkim gramy dla kibiców. Kiedy jest pełna hala, prawie jak dzisiaj, a kibice żywiołowe reagują, jakby dopingują nas, wspierają, to zawsze gdzieś dodaje siły. Tak, szczególnie w takim trudnym meczu z rywalem z wyższej klasy rozgrywkowej, w meczu, w którym trzeba grać jeszcze dogrywkę, gdzieś tych sił może brakować, ale kiedy trybuny fajnie żywiołowe reagują, to na pewno jest pomocne dla nas na parkiecie. Okej, także zapraszamy kibiców na nasze spotkania. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia.